Rozdział 18 komentarza do Piątej Księgi Mojżeszowej autorstwa C.H. Mackintosha. Ostrzeżenie przed okultyzmem. Jeśli wrócimy do naszego rozdziału i przeczytamy wersety 9 do 14, 18 rozdziału Piątej Księgi Mojżeszowej, mogłoby powstać pytanie, jak fragment ten można odnieść do chrześcijańskiego wyznania. Ale czy pomiędzy wyznawcami chrześcijaństwa nie ma także takich, którzy lubią przyglądać się przedstawieniom wróżbitów i czarowników? Czy nie ma takich, którzy chętnie zajmują się spirytyzmem i jego praktykami? Jestem przekonany, że wszystkie z wyżej wymienionych rzeczy są działaniem wroga. Niezależnie od tego, jak bardzo surowym i przesadzonym mogłoby się i niejednemu wydawać tego rodzaju stwierdzenie. Jestem przeświadczony, że wszyscy, którzy radzą się duchów, ludzi zmarłych, zaprzedają się wrogowi, który nie omieszka zwodzić ich przez swoje kłamstwa. Czy chrześcijanie, którzy trzymają w rękach doskonałe objawienie Boże, potrzebują rzeczywiście zajmować się spirytyzmem i jego praktykami? Nie. A cóż innego mieliby się spodziewać, jeżeli nie dając się zadowolić cennym Słowem Bożym, zwracają się z prośbą o radę do duchów zmarłych, bliskich czy innych, jak nie tego, że Bóg wyda ich na pastwę oślepiającego wpływu złych duchów, które podają się za duchy zmarłych, aby wmawiać im najgorsze kłamstwa i najniedorzeczniejsze rzeczy. Nie chciałbym głębiej poruszać tego tematu, jednak uważam poniekąd za swój obowiązek ostrzeżenie czytelnika przed uczestnictwem w tego rodzaju zabawach, gdyż są one nad wyraz niebezpieczne. Nie będę zagłębiał się w kwestię, czy możliwe jest, aby duchy ludzi zmarłych powróciły do naszego świata. Bóg może do tego dopuścić, jeżeli uważa to za słuszne. Nie naszą sprawą jest rozsądzanie takich kwestii. Dla nas ważne jest, abyśmy nieustannie zachowali przed naszymi sercami pełnię Bożego objawienia. Bogacz był przekonany, że gdyby Łazarz powrócił na ziemię, by przestrzec jego 5 braci, to musiałoby to z pewnością wywrzeć na nich głębokie wrażenie. Łukasza, 16 rozdział, 27 do 31 wersetu. Niemniej jednak musiał usłyszeć, że ten, kto nie chce dać wiary Słowu Bożemu i jego wiarygodnym wypowiedziom o teraźniejszym stanie człowieka i jego wiecznym przeznaczeniu, nie da się przekonać, choćby i 1000 zmarłych wróciło na ziemię i opowiadało o tym, co widziało, słyszało i odczuwało w krainie umarłych. Nie miałoby to na niego trwałego, zbawczego wpływu. Z pewnością wydarzenie takie wywołałoby wielkie poruszenie. Stanowiłoby przez jakiś czas temat rozmów i można byłoby o nim przeczytać w dziennikach i innych czasopismach, ale na tym byłby koniec. Ludzie pozostaliby przy swojej głupocie i próżności, przy swojej żądzy zysku i dążności do uciech, przy swojej lekkomyślności i niebezpiecznym samozadowoleniu. Jeżeli nie słuchają Mojżesza, proroków, Chrystusa i jego świętych apostołów, to nie dadzą się przekonać, choćby i umarły powstał z martwych. Kto nie podporządkowuje się Słowu Bożemu, nie da się przekonać przez coś innego. Natomiast prawdziwy wierzący znajduje w Piśmie Świętym wszystko, czego potrzebuje. Dlatego też nie odczuwa potrzeby, by rozglądać się za czarownikami i wywołującymi duchy. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Izajasza, 8 rozdział, 19 do 20 wersetu.